Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Kończył się czas odpoczynku i czas wrócić do pracy. W poniedziałek 13 stycznia o godzinie 10.30 piłkarze poznańskiej Warty rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej. Do dyspozycji trenerów było 24 zawodników. Jedyną nową twarzą na zajęciach był pomocnik Dominik Chromiński, który jesienią występował w rezerwach poznańskiego Lecha. Zieloni trenowali na boisku ze sztuczną nawierzchnią mieszczącym się przy ulicy Bułgarskiej obok Stadionu Miejskiego. Jest to efekt współpracy klubu z Dolnej Wildy z Lechem Poznań. Doszliśmy do porozumienia z Lechem, tutaj jakby w kwestiach finansowych bym nie wchodził. Udostępnił nam boisko, trenujemy, cieszymy się z tego bardzo. Nie, takie warunki akurat są, że i ta pora roku, że sztuczna nawierzchnia jest bardzo ważna. No. I z tego korzystamy, także tutaj porozumieliśmy się z Lechem, jeżeli chodzi o wynajem boiska i praktycznie mamy zagwarantowane do pierwszego meczu ligowego treningi tutaj na tej sztucznej, bo nie wiadomo jaka będzie aura, tak? Trener Kamiński pozytywnie wypowiadał się na temat atmosfery panującej w drużynie. No, myślę, że bardzo dobra, bo każdy przyszedł tutaj na ten pierwszy trening taki zmotywowany, także to widać na zajęciach i na tej gierce, że każdy jest chętny gry i od dzisiaj już rozpoczynamy przygotowania do tego, żeby po prostu każdy mecz wygrywać i awansować do pierwszej ligi, prawda? Ten plan. Teraz 2 tygodnie jesteśmy na miejscu, później wyjeżdżamy na obóz do Wałbrzycha na tydzień, wracamy z obozu i do końca trenujemy tutaj na drodze dębińskiej i na bułgarskiej, jeżeli chodzi o boisko sztuczną, to na bułgarskiej. Pozostałe zajęcia będą na drodze dębińskiej. Jutro oprócz treningów piłkarzy czekają badania szybkościowe. W sobotę Warta zagra pierwszy mecz sparingowy. O godzinie 13 w Jarocinie warciarze zagrają z Lechią Gdańsk. Jest!